Tak, potwierdzam, ponieważ osobiście uczestniczyłem w sesji sejmiku, w tej części przynajmniej, która dotyczyła między innymi właśnie zakwalifikowania obwodnicy na terenie naszej gminy do dofinansowania z udziałem środków unijnych. Bardzo się cieszę, że po wieloletnich staraniach ten projekt wejdzie do realizacji. Mam nadzieję, że to się stanie w najbliższym czasie. Przypomnę, że to była inicjatywa jeszcze podjęta w roku 2004 i te procedury wszystkie wymagały niestety dosyć dużo czasu, ale projekt na dzień dzisiejszy jest kompletny, gotowy, z decyzjami środowiskowymi. Chyba jest to jedyny taki projekt, myślę, na terenie województwa, albo jeden może z nielicznych, który można rozpoczynać w zasadzie inwestycje z marszu. Udział gminy tutaj jest też znaczący, chociaż to jest inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich, które działa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ myśmy przekazali część naszych działek własnych, gminnych i też poczyniłem starania o przejęcie nieodpłatnie kilku hektarów gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa właśnie na rzecz województwa małopolskiego i wspólnie właśnie z Zarządem województwa małopolskiego. Przy dobrej współpracy, myślę, że to jest taki przykład naprawdę pozytywnej, dobrej współpracy, udało się stworzyć ten projekt. Cieszę się, że ten projekt nie przepadł, że udało się pozyskać tutaj dofinansowanie. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Zarządu Województwa Małopolskiego z panem marszałkiem, ale też i tutaj naszym radnym, którzy od samego początku wspierali ten projekt. No i dobra wiadomość dla ludzi, dla mieszkańców, że być może jeszcze w tym roku, jakby się udało rozstrzygnąć przetarg, rozpoczną się pierwsze prace. Przypomnę, że ten projekt dotyczy głównie likwidacji dwóch kolizyjnych skrzyżowań drogi wojewódzkiej z torami kolejowymi, co nie jest bez znaczenia, dlatego że znacząco poprawia bezpieczeństwo, a ciąg komunikacyjny drogi wojewódzkiej w kierunku Krynicy jest bardzo istotny, bo to jest najbliższa i najkrótsza droga właściwie od Warszawy i od Krakowa w kierunku tej Sądecczyzny. Także naprawdę wszystko poskładało się bardzo dobrze i projekt, który jest wart 17 milionów, ma być zrealizowany na terenie naszej gminy, z czego jeszcze raz mogę potwierdzić, bardzo się cieszę.